Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby! I dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z WWE 2K18 Kariera, My Career. I będziemy sobie grać już w NXT, już opuściliśmy nasz Performance Center. Będziemy już walczyć normalnie w rosterze rozwojowym. Tak więc słuchajcie, dwa poprzednie odcinki, jedna sesja nagraniowa wypadła tak, że zostawiliście mnóstwo łapek w górę, zostawiliście mnóstwo komentarzy, czyli seria wam się podoba. Mam nadzieję, że w tym odcinku również zostawicie jak najwięcej łapek. Jeżeli powiedzmy będzie z 300 łapek dzisiaj, to jutro wypuszczam, oprócz odcinka z ekipą, wypuszczę również kolejny, czwarty odcineczek z My Career, więc wiecie co robić. Zostawcie też komentarze, jeżeli macie pomysły na przykład na jakiś mój moveset, na moją wejściówkę, którą będę za jakiś czas edytował, cokolwiek co mogę jeszcze tutaj zmienić. Na sam start, słuchajcie ludziska, dostałem informację, że mam jakieś punkty do wydania na atrybuty. 6 attribute points mam, o kurczę. To jest sporo i czy to oznacza, że... A, że nic nie zrobię, bo mam 6 punktów do wydania, ale nie mam pieniędzy, żeby móc jeszcze wydać te attribute pointsy. O kurczę, cost for next level po 1000 na punkt, czyli oprócz tego, że jeszcze mam 6 punktów możliwych do wydania, to i tak nie wykorzystam ich, ponieważ muszę mieć hajs. No cóż, no to... W takim razie abilities też to jest płatne. O kurde. No to ja nic nie zrobię. Skills to samo. Wszystko jest płatne tak naprawdę. Moveset będę ogarniał pewnie po czwartym odcinku albo przed czwartym. Zależy, czy ja ten i następny odcinek nagram razem, ale myślę, że zostało nam już tylko przejść dalej do kariery. No i tak jak pamiętacie, ostatni odcinek zakończyliśmy tym, że wylądowaliśmy na zapleczu NXT i dobrze jedna osoba wskazała, żebym jednak mimo wszystko, że to będzie trwało i to wszystko chcę pokazać na odcinku, więc to może być troszkę nudne, ale dla mnie nie jest nudne. Najlepiej pogadać z NPC-kami odnośnie tego, czy coś mają dla mnie jakieś zadania, może będę budował rywalizację w ten sposób. Może to będzie ciekawe jednak, jeżeli to oczywiście będzie miało większy wpływ. Pisaliście też, żebym tłumaczył te napisy, jednakże tak myślę, że będę czytał te napisy, ale od razu je tak tłumaczył, wiecie, po macoszemu, od tak po prostu i może coś z tego wyjdzie, a jeżeli nie, no to trudno. Mamy tutaj do porozmawiania z babką. Cześć? Bo to jest... Aha, to jest typiara od szycia strojów. O Boże, jakie ona ma dziwne oczy. I mnie pyta, czy... chciałbym coś zmienić. Yeah, let's do this. Tylko pewnie to będzie płatne. Chociaż cholera wie. Czy to będzie płatne? Gdzieś mnie zaprowadziła. A, tak jak myślałem, czyli... takie typowe koszuleczki za hajs. I to jest absolutnie tyle. Wiecie co? 4 do wyboru i to jakieś tylko takie białe t-shirty? Nie, ja chyba będę bez t-shirta biegał, bo... Bo tak. Nawet jeszcze jedną koszuleczkę mamy zablokowaną. No trudno. A jednak nie, jak się okazuje, tutaj mamy jeszcze więcej rzeczy i tak myślę, że jednak sobie kupię. No za 25 tych całych wirtualnych końców, no to myślę, że to nie będzie takie głupie. Wiecie co? Dajcie mi moment, ja po prostu to przewinę, skrócę, wytnę i zaraz zobaczycie, jaki jest rezultat tego, co zmieniłem. Dobra, dodałem jedynie kurteczkę taką, oczywiście logo Rocky Club, bo w online takie coś miałem. I tutaj z przodu takie, nie wiem czy widzicie, takie malutkie wytłuczenie Rocky Club też z przodu, ale bez koloru. No i takie niby 3D. Zmieniłem też rączki, są obandażowane i boję się jedynie, że to będzie... A, bo to jest ring attire, czyli będę walczył w kurteczce jednak. Chciałbym to mieć tylko do wejściówki, ale może jeszcze w przyszłości ogarnę, czy... Da się w karierze zrobić takie coś, że w wejściówce jest inny strój, a podczas walki inny. Zobaczymy, ale na razie... Attire presets... O nie, 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 tam tego nie zmieniamy. Na razie tak nasz Rocky będzie wyglądał. A, spoko, okazuje się, że jednak da się do entrance i ring attire zrobić to samo. Nieważne, niech będzie do tego i do tego kurteczka. Ewentualnie napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym walczył bez kurteczki, a wchodził z kurteczką.
No i okej, teraz możemy dumnie chodzić po backstage'u. Ale wiecie co, najpierw sobie może tutaj pogadamy z... Kto to w ogóle jest? Co za typek? To nie jest Balor, nie. Kto to jest? Cześć? A to jest jakiś producent, nie wiem. Czy mam czas na sesję zdjęciową? Eddie Anderson, nie znam. Yes, I can use some new photos. Może próbmy sobie zdjęcia. Ta. Super są te mimiki, Boże. To jest tragedia trochę. No dobra, ale czy teraz będziemy sobie jakieś zdjęcia robić do czegoś? Zobaczmy. A, to nas bierze tutaj. Okej, to nie. Czyli jak dobrze rozumiem, ci pracownicy na zapleczu są od jakby zmian naszych, może nie że statystyk, ale takich informacji. No jest facet od sesji zdjęciowej, czyli jak będziemy w menu gry wyglądać, babka od ciuchów, czyli też wracamy do tego samego menu, ale możemy zmienić ciuchy. Czyli takie pierdoły tak w sumie. No dobra, a tutaj jest Akam? Akam, tak, Akam, cześć. Akam, Boże, on już w pełnym stroju jest. Dzisiejszy wielki debiut, tak? Poradzisz sobie. Dziękuję ci bardzo. A, i tyle. Okej. Okay. To fajne rywalizacje my tu sobie tworzymy. Jesus. Czyli nic wielkiego się nie dowiedzieliśmy. O, super. Fajny lag podczas ładowania. Niczego się nie dowiedzieliśmy, ale tutaj jest biuro chyba Triple H'a. A porozmawiajmy. O Jezu, a tak wlazłem do niego. Nic tutaj ciekawego na zdjęciach. Poster WrestleMania, ta 2K18 nawet. Nikogo nie ma. A czy mogę sobie coś poczytać? Chyba też nie. A usiąść za fotelem pana prezesa? Też nie. No dobra, poszukajmy kogoś innego. Halo, a ty kim jesteś, babko? Co mi tym razem zmienisz w moich informacjach? Czy jesteś gotowy na dzisiejsze show? Cheryl Lagman mówi. No tak, jest ciekawy dzisiaj. Może publika będzie dopisywała. Ale to tyle, serio. Głupie postacie, nic tutaj nie można z nimi pogadać o niczym, absolutnie. A ty jesteś na pewno kluczową postacią tutaj. O, nie pozwolisz mi przejść. Kim ty w ogóle jesteś? Vince powiedział mi, żeby nikogo tam nie wpuszczać. Muszę się wrócić. Nara. Ale Boże, dobra, skończmy tą rozmowę. Czemu? What the fuck, te lagi zawsze. Czemu? Cześć, Shine. Boże, on z kucykiem tym jest. A, lubię cię. W sumie coś nas nie dzieli, tylko łączy. O, musisz pracować w tym biznesie, inaczej... jeżeli będę lepiej pracował, to będę lepszy. Okej. Mam robić, co ja uważam za dobre. No dobra. Shane mi tutaj nic więcej też nie pomoże. Super. Ale what the fuck, czyli oznacza to, że gadanie na zap... O, a ty kto? Czy to ty jesteś ten Baron Blade? What? Zobaczmy, ale masz dziwny uśmiech. Hej, a to Diego! What the fuck, Diego? Remember your place on the totem pole. Aha, czyli on daje taką poradę, żebym znał swoje miejsce w szeregu. O, coś ten deseń. Jest on weteranem, ja jestem żółtodziobem. No, spoczko. To tyle? Dobra. Mogę przywijać takie głupotki. Krzesło out of nowhere. No dobra, z Albertem nie ma co gadać, znaczy z Mattem Bloomem. Czy to kolejne Bureau Authority? W którym nikogo nie ma? No pewnie. No nie marnujmy czasu. Przejdźmy sobie tutaj dalej. To jest chyba ten Baron Blade. Czy nie? Znowu locker room. A tutaj Rezor. Może jeszcze z Rezarem pogadajmy, chociaż. Cześć, Rezar. On będzie jednym z pierwszych, którzy mnie powitają w NXT. Ale oni są mili, what the fuck. Akam i Rezar tacy mili? To jest dopiero dziwne. Przecież oni tych złych odgrywają. Dobra, pewnie tutaj, że Vince mi nie pozwoli tam przejść. Oh shit, Hideo. Siema, Hideo. Ej, cześć. Będę słyszał różne opinie o sobie. No, mam być sobą. Tyle mi mówi. Dobra, takie pierdoły, czyli takie rozmowy no nie mają niczego wielkiego. No i dobra, do zaoferowania. No i dobra, i w końcu po tych wszystkich minutach porozmawiamy z Baronem. Cześć! Ale on dziwnie wygląda. Czy to jest producent, czy wrestler? Okej, nie wiem, jak to sensownie przetłumaczyć.
jest sporo hype'u wokół mnie. A on będzie obserwował, czy to wszystko się zgadza, czyli jeżeli będę dobry w ringu, no to będzie mnie pewnie bukował do walk o tytuły NXT, spoko. Ale on jeszcze nie wie, w czym jestem dobry. On chce zapoznać się z moją twórczością w ringu, że tak powiem. Czy uczę się jeszcze? To byłaby dobra odpowiedź. Give me a chance to show you. Odpowiem mu, żeby dał mi szansę po prostu. Nie martw się. Po prostu wystąpimy w ringu i mu pokażemy. Not words, actions, dokładnie. Nie paplanina, a czyny. Zgadzamy się z nim. Also a glitch, but whatever. Pokaż mi... Tu. Match card, okej. Okay. Lista walk gdzieś tam będzie. Okej. Okay. I zaraz zobaczymy, z kim będziemy tak naprawdę tutaj walczyć w pierwszej walce. Cholera. A tu rzucą nam jakiegoś typka. What the fuck, jaki on ma uśmiech. Typie. Go view the match card whiteboard. A fajnie, teraz mam tego szukać. A może tutaj będzie? Zobaczmy. A, tu. Okej, okay. Tu jest. attention, this is the match card screen. From here you can strategize over how you want to proceed with tonight's show. You can view the matches for the night. You can also schedule run-ins and promos through this screen. Czyli mogę sobie wybrać, w której walce zainterweniuję, czy wygłoszę promo. No dobra. Bobby Roode na sam start, what the fuck? Ej, co? A ja tu sobie mogę wybrać, tak? Od czego ja zacznę? Mhm. Czyli mogę run in? Czyli mogę zainterweniować we własnej walce? Czy ja dobrze rozumiem? Chyba nie rozumiem za bardzo. Mogę wygłosić promo albo mogę stoczyć walkę z Hideo po prostu. Show closer promo, self promotion. Wiecie co? Może nie od pierwszej walki zaczniemy, a bo zakończymy nie odcinek, ale zaczniemy od wygłoszenia proma w ringu jako taki debiut, prawda? Taki hype debiut. Bo ja nie za bardzo rozumiem tego po lewej z Bobbym Roode'em, no nie, że run in. A to po prawej jest my match. Nie czaję. Muszę zdobyć 100 punktów w tym promie. Spoko. I przechodzimy teraz do show. No okej, okay, fani NXT, wow. I oczywiście Michael Cole, zły komentator tutaj. Jesus. No dobra, Orlando, Florida, czyli Norma. Wiecie, EC3 debiutował na przykład, no czy redebiutował z promem w ringu, tak czy siak, więc why not? Prawda? Mamy taką opcję wyboru. Ja myślę, że to będzie najlepsza taka opcja jako zaprezentowanie swojej postaci, a powiedzmy drugi odcinek NXT, druga tygodniówka, czyli za tydzień. To po prostu już jakaś tam walka, no nie? A może tutaj zbudujemy jakąś taką atencję wokół nas, hype taki. Zobaczymy, kurczę, jestem ciekaw. Czy będą jakieś takie fajne kwestie związane z naszym debiutem, że tutaj ja będę przyszłą legendą, takie pierdoły. Albo może ktoś jeszcze zainterweniuje w mojej wypowiedzi. To byłoby ciekawe. O. No siema! My entrance was better. Ja pierdykam. No dobra, Rocky wbija. Publika go jeszcze nie zna, prawda? Ale on będzie tym dobrym jak na sam start. Zobaczymy, kurczę. Napiszcie też w komentarzach, w jakim etapie kariery chcielibyście, żebym ja się stał tym złym. Podpowiecie może, boże ta muzyka. Ale dobra, w sumie nie jest taka zła jak na pulę muzyk w tej grze. Okej. Dobra, to będzie takie... Okej. Okay. Cieszę się, że mogę już tutaj być. Czuję się tutaj jak w domu. Będę się wspinał, wiecie, na sam szczyt, bla bla bla. To jest świetne uczucie. Okej. Okay. Bo ja się tutaj muszę spieszyć z czytaniem, bo to jest ważne. Oczekamy na jakieś wyzwania, będę starał się, będę pracował ciężko i tak dalej. Takie pierdoły, Boże, ale te animacje tak dziwnie wyglądają. Ta, nigdy się nie poddawa i tak dalej. Okej. Okay.
Wow, dobra, myślę, że to będzie dobre. Czy ja nie wziąłem sobie jakiejś takiej opcji do gadania, która jest przeciwko mnie? A taki za bardzo pewny siebie jestem w tej wypowiedzi. Fucking shit. Okej. Tak, dzięki temu, że teraz jestem, będę mógł brać udział w wyzwaniach, których ja potrzebuję. Okej. Jest sporo tutaj dobrych wrestlerów, jeżeli ich pokonam, to pokażę, że jestem tak naprawdę najlepszy tutaj. Ale klaszczy publika, dobra. Oj! Dobra, powiedziałem coś w stylu, że nie będę tutaj długo w tym NXT. Fuck. Ale nie, spoko, sporo punktów dostałem. I 201, ej! 201. I to chyba to, tą piątą wypowiedzią chyba najwięcej punktów zdobyłem, ale jaja. I tylko jedno combo zdobyłem, kurczę, bo tak nie posklejałem idealnie tej wypowiedzi, logicznie, prawda? Ale to też, no presja, że po angielsku i trzeba jak najszybciej, żeby jak najwięcej punktów zdobyć. No dobra, dostaliśmy popularność plus 12, influence plus 8 i hajsu 151, czyli... No tak, na 6 kurtek dla mojej postaci. Okej, nie było to złe. Myślę, że to była dobra forma naszego rozwinięcia. Na sam start i zobaczmy, co będzie w kolejnym tygodniu w NXT, może już jakaś walka. No hej, siema Baron, co tam? Jak ci się... nie podobało ci się? Nie. Okej, nie tak źle. No dobra, to była taka dziwna animacja. Spodobało mu się. Jeszcze popracujemy nad tym, ale spodobało mu się. No dobra, czyli to jest taki agent na zapleczu po prostu. Okej, to tyle. I nic więcej. I co, i kolejny tydzień zaraz? What the fuck? O! Opuść arenę. Aha, mam opuścić teraz arenę. Super. Okej, gadam znowu z Diego i mówi, że słyszał, że podobno mój debiut wyszedł pozytywnie. Luzik, i to jest tyle. Okej. Tydzień drugi w NXT i tym razem stoczymy sobie na pewno już walkę. O, Gaugano, cześć! A ty coś powiesz ciekawego? Oh no! Czyżbym miał oh no? Bo tak wymownie powiedział, że jakbym miał, że w drugim tygodniu już jestem tutaj w NXT, jakbym dostał Kashisa oh no. Zobaczmy match card. Hideo sobie pogada, bla bla bla. Hideo z Killianem zawalczy. Alexander Wolf. Okej, No Way Jose z Ericiem Youngiem. Dobra, a co dla mnie podczas tego show? Czyżby nic? I to by było ciekawe, jakbym nic nie dostał. Siema. Okej, dostanę Kashiusa Ono przeciwko sobie. No to jest weteran, jakby nie patrzeć. Dobra. Mam pokazać wszystko, co w moich rękach, no nie? I co, i to jest tyle? Czy zostanę wpakowany do tej listy walk? Nie, po prostu. Aha, nie byłem w liście walk, no nie, umiejscowiony, a i tak dostałem walkę właśnie. Luz! Witamy w NXT, yay! I kto pierwszy wbije? Cześć, Michael Colta, Orlando, Florida, kolejny świetny odcinek NXT. Ze mną oczywiście w karcie, to tak, to jest prawda. Super. Okej, teraz już faktycznie jesteśmy na arenie i wchodzę ja! Jej, oczywiście z logiem WWE, bo oczywiście nie jest to zmienione. Chyba bez muzyki też. A nie z muzyką. What the fuck? Yeah. Pay. Masakra.
Czyli tak, walczymy z Cassiusem Ohno, bo już widziałem tabliczkę przez fana trzymającego, że tam Cassius coś tam, no nie? No spoko, wyjściówka. Znaczy, no niech będzie na sam start, no. Będziemy ewoluować tutaj, prawda? Więc nie ma co. A Cassiusa sobie pominiemy, bo prawa autorskie, muzyczne i tak dalej, no nie? A i tak nie ma co oglądać. Oh no, oh no. Dobra, skip. I lecimy. Dzisiejsza walka, kurczę. No zobaczmy, zobaczmy. To jest weteran, jakby nie patrzeć. O, jak fajnie płynnie się walczy. Tak mi się wydaje. O, ale jest w miarę płynnie. What the fuck? What? Z dupy root? You have a new target. A no dobra. Ej, co? Wykonałem jeden ruch i już interwencja z dupy? No dobra, dobra, wiem, bo w online nagrałem. Co to? Co do dupy? To jest dwóch na jednego. Ej, no ja nigdy... Oh the fuck! Oh shit! Sędzio, DQ jakieś! Halo! Halo! What the fuck? Chyba DQ będzie. Z dupy Bobby Roode się zajął mną, no wykonałem jeden ruch. Zajebista walka, panie, zajebista walka. Super się bawiłem. Jesus. Chciałem zawalczyć jedną porządną walkę w tym odcinku, a wyjdzie na to, że kurczę sobie nie zawalczę. A miał być ciekawszy odcinek niż łożenie po zapleczu i jakieś tam pierdoły, kurde. I wygłoszenie promo. Wow. No i co miałem zrobić, no? A, zdarza się to czasami, super. To bolało. Miałem z weteranem walczyć, a Root mi w pierdziel spuścił. No ale dobra, ej, to jest mistrz NXT, czyli zaraz. Zadebiutowałem i od razu dostałem program z mistrzem NXT. Wow, to jest głupie trochę, bo to za szybko tak leci. Ale to jest spora lekcja dla mnie. Okej. Okay. Bądźmy takimi trochę, no nie wiem jak to powiedzieć, no ale, że pewni siebie, o, że mogłem pokonać Cassiusa, gdyby nie interwencja Bobiego oczywiście. O, się zgadza z nami, jej, jej. No dobra, idziemy dalej po prostu. Nauczyliśmy się czegoś, tak, że mogę dostać w pierdziel po wykonaniu jednej akcji. Wow. Dzięki, Mortko. Jesus, to było tak głupie, że to jest masakra. No dobra, czyli musimy teraz opuścić arenę. Jej. No to okej. Okay. Triple H! Hunter? Cześć, Hunter. Co? A, okej. Okay. Ten moment, gdy CEO do... oczywiście też, no powiedzmy, że prezes NXT, no nie, no, że Booker i tak dalej, no. Pan, który włada NXT, mówi do ciebie, suck it, jakby był w gimmiku DX. No jak ideo, masz coś ciekawego do powiedzenia? Ej, cześć. No może być Root wkurzający, ale jest mistrzem z jakiegoś powodu. Może skończyć moją karierę, zanim się ona rozpocznie, wow. Dobra, nie będę z nimi gadał, bo to jest bez sensu. Teraz każdy będzie mówił, że Root jest kozakiem i tak dalej. Opuśćmy po prostu arenę i zobaczmy, co będzie w przyszłym tygodniu. Fuck this shit, ta seria będzie tak długa, że to jest masakra. Tak, już chcę opuścić arenę. Masakra, będziemy tak się bawić, no nie, że będę gadał i przez dwa tygodnie nic nie robił, no nie, wygłosiłem sobie promo tutaj, walka i gówno. Tydzień trzeci, zaczynamy i znowu musimy pogadać z Baronem Blade'em. Spoko. Ty skurwysynie Ciampa, cześć. Co tam u ciebie? Fan favorite, super. I znowu też Bobiego, że nade mną i tak dalej, wow. A, wow. Dobra, kolejny, który podlizuje się jemu. A ty kto? A ty kto jesteś?
Nie znam ciebie. Coś ty za pracownik? Chris Kolbe. Wpierdziela Kolbe. Okej, okay, będzie się cieszył. Aha. Będzie się cieszył, że ja tutaj dzisiaj wystąpię w ringu. Super. Matchcard zobaczmy i tym zakończymy po prostu odcinek. No Way House sobie zawalczy. Kurczę, Wolfe z Shane'em. Czy to są po prostu, no, walki, ale jeszcze mnie w tym nie ma. Dobra, wiecie co? To by było na tyle ludziska w tym odcinku, bo nie wiem co dalej zrobić. No nie wiem ile już trwa ten odcinek, ale już pewnie długo, z pocięciami to będzie krócej. Mam nadzieję, że następny odcinek będzie troszkę ciekawszy. To były takie zupełnie pierwsze dwa kroczki chyba w naszej karierze w NXT. Przypominam, jeżeli chcecie jutro odcinek już, wiecie co robić. 300 łapek wbijamy i myślę, że to będzie spoko. Trzymajcie się, hej hej!